Turystów zaprosiłem przede wszystkim na Stare Miasto, na spacer po Starym Mieście, nie tylko po rynku i po tych głównych ulicach Grodzkiej, Złotej, Archidiakońskiej, które oczywiście są piękne, ale także po zaułkach, podwórzach, klatkach schodowych, bo to jest Lublin, jakiego nie znamy i który, no, który nie wiadomo jak długo, dzięki remontom wprawdzie, ale jak długo będziemy mieć szansę poznawać i obserwować. A jeśli ktoś przy okazji będzie w tym czasie, kiedy będą się odbywały koncerty Harmonii Starego Miasta, czy też Jarmark Jagielloński, albo Karnawał Sztuk Mistrzów, to oczywiście również polecam te wydarzenia, a w później na jesieni konfrontacje teatralne, najstarsze pieśni Europy i wiele, wiele innych wydarzeń, w tym oczywiście wydarzenia Teatru Starego w Lublinie od połowy września.